Czy słyszeliście już dobrą wiadomość? Jako? Najlepszą wiadomość pod słońcem! Nie to, że na przykład mamy zimne piwo albo kontener lodu. Piwo wypijesz i wysikasz, ale my mamy tutaj wodę żywą. My mamy tutaj Ducha Świętego. Mamy Ducha Jezusa Chrystusa, który jest żywą wodą. I gdy Go przyjmiesz, to nigdy już od Ciebie nie odejdzie. Z Twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Jeśli przyjmiesz dzisiaj Jezusa Chrystusa, nie będziesz pragnąć śmieci tego świata. Nie będziesz pragnąć śmieci tego świata. Gdy dzisiaj się rozwejrzysz tutaj po tym polu i zobaczysz, co tutaj jest. To są śmiecie, to są śmiecie, to wszystko przemija, to wszystko jest gówno warte, nic nie warte to jest. Jedyne, co jest warte, to jest życie, życie, które dzisiaj możesz przyjąć. Ja je przyjęłam, przyjęłam Jezusa Chrystusa, który zmarł za Ciebie i za mnie. Tylko pytanie, czy Ty to przyjmiesz? Bóg, który Cię stworzył, dał Ci wolną wolę, dał Ci wolną wolę. Możesz dzisiaj zdecydować, jesteś wolnym człowiekiem. Możesz zdecydować, nie daj się ponosić emocjom. Nie daj się ponosić emocjom dzisiaj, ale decyduj. Nie płyń na używkach, ale decyduj o swoim życiu lub śmierci. Boże Słowo mówi, że możesz Go wyznać swoimi ustami i uwierzyć w swoim sercu, że Jezus na zawsze zbawiony, to znaczy uratowany od siebie, od depresji, od ciśnienia, od skazania. Możesz zacząć od nowa, tak jak ja zaczęłam około 15 lat temu, kiedy nie znałam Boga, kiedy doszłam do kresu siebie samej. Zawołałam do Niego, ponieważ miałam sen. Sen o tym, że stoję w tłumie i w tym tłumie słyszę jęki torturowanych ludzi, którzy przyznają się, że wierzą w Jezusa Chrystusa. I ja w tym tłumie rozmyślam sobie, w tym śnie, że okej, ja będę Go sobie znała, ale nie przyznam się do Niego. I wtedy obudziłam się z potężnym strachem, że wyrzekłam się samego Boga, który umarł za mnie. Poprosiłam mojego męża, żeby zapalił światło i sięgnęłam po Biblię, której wcale nie czytałam. Nie czytałam jej nigdy. Nie rozumiałam tak naprawdę, co tam jest napisane. Otworzyłam, na chybi trafił. I mój wzrok padł na werset, na słowa Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii Mateusza, że każdy, kto się do Niego przyzna, do tego On też się przyzna przed Ojcem w niebie. Ale kto by się Go zaparł, do tego On się również zaprze przed swoim Ojcem. I wiecie co? Ja zrozumiałam, że nie ma czegoś takiego jak ławka rezerwowych. Nie ma czegoś takiego jak poczekalnia. Nie ma czegoś takiego jak czyściec. Jest tylko to, czy jesteś z Nim, czy jesteś przeciwko Niemu. Jeżeli jesteś przeciwko Niemu, to jesteś z diabłem. Jesteś sterowany przez diabła. To On Cię prowadzi na postronku. Ale Jezus Chrystus, to jest prawda. Znacie na pewno te Jego słowa. Poznacie prawdę i prawda Was wyswobodzi. Ja poznałam prawdę, ona mnie uwolniła. Wcześniej nosiłam maski, wcześniej zasługiwałam sobie na wszystko. Wcześniej pożądałam miłości tak bardzo, że żebrałam tego u każdego człowieka, a jednocześnie udawałam, że nic mnie to nie obchodzi. Nosiłam maskę niedostępną. Nosiłam maskę profesjonalistki. Nosiłam maskę tej, która wie lepiej. To wszystko było do niczego. To wszystko było w ogóle ułomne. To nie jestem ja. Odkąd poznałam Jezusa Chrystusa, poznaję siebie, bo On mnie stworzył. Jestem uwalniana. Dzisiaj stoję tutaj przed Wami i mówię o jedynej prawdzie, która może wyswobodzić Wasze życie. Flirtowałam z facetami. Mając już męża od 7 lat, łaziłam na dyskoteki, wyginałam się przed innymi, podczas gdy mój mąż pił sobie z kimś innym przy barze i chciałam mu zagrać na nerwach, żeby tylko w ogóle był zazdrosny o mnie, bo tak byłam niepewna jego miłości. W
tak chory sposób. Chciałam sprawdzić, czy on mnie aby na pewno kocha, bo tak bardzo pożądałam miłości, której nie czułam w środku. Dzisiaj słyszę od wielu z was, że w każdym jest Bóg, ale to jest inna. To nieprawda, że w każdym jest Bóg. Bóg jest tylko w tym, który przyjmie tego Boga, czyli Jezusa Chrystusa, który zmarł na was, dla was na krzyżu. Każdy z was ma dziurę w sercu, w kształcie Boga. I gdy poszukujecie miłości, gdy poszukujecie akceptacji, gdy poszukujecie wolności, to tak naprawdę szukacie Jezusa Chrystusa, bo tylko On tam pasuje. Tylko On pasuje do waszej dziury w sercu. Tylko On może wymienić waszego zgniłego ducha, który teraz oddziela was od Boga. To jest egocentryzm. Egocentryzm. Gdy ja mam ducha odrodzonego, odrodzony duch, którym jest życie. Bóg jest życiem. Bóg jest tylko dobry. Bóg nie daje chorób. Bóg nie daje chorób. Bóg jest tylko dobry. Bóg jest tylko dobry. Przyjacielu, dzisiaj możesz się cieszyć z tej imprezy. Dzięki Bogu. Dzisiaj możesz się cieszyć słońcem. Dzięki Bogu. Dzisiaj możesz się cieszyć nawet tym piwem. Dzięki Bogu, bo On stworzył pszenicę. Kochany, stworzył ciebie i zna ciebie dokładnie. Zna ciebie dokładnie. Halare mei szalare resepere mei szalare resepere. Jeszua szamasze pesere mei szala. Jeszua sirene mei szala. Ja wywyższam Twoje imię, Jezus. Wywyższam Twoje imię, Jezus. Wywyższam Twoje święte imię. Słuchajcie, nigdy w życiu nie wyszłabym tak na ulicę i nie krzyczała, ponieważ zawsze byłam skrępowana. Zawsze miałam ściśnienie w sobie. Zawsze, gdy wchodziłam w publiczne miejsce, a ludzie śmiali się i rozmawiali, to myślałam, że śmieją się ze mnie. Tak miałam w głowie. Ale Jezus mnie wyzwolił. On mnie wyzwolił. Z każdych kajdan. I was też może wyzwolić. Wiem, że nie rozumiecie tego, ale 2000 lat temu ta ofiara, którą On poniósł na krzyżu, była za was. Nie za jakiś tłum. Dzisiaj widzicie tutaj tłum, ale każdy z was jest niepowtarzalny. Każdy z was jest w Jego sercu. Każdego z was On widział tam, konając 6 godzin na krzyżu. To była niewyobrażalna męka. On nie miał tam środków znieczulających. Wisiał tam za ciebie. Nie miał żadnej szmaty religijnej na sobie. Był zupełnie nagi. Był zupełnie obarczony. Niepoprawny do człowieka. Zmasakrowany. Za ciebie i za mnie. Ja to przyjęłam, bo to jest dar łaski. Dar życia. On nie tylko cierpiał i zmarł, ale on mógł trzeciego dnia. Po to, żeby móc pociągnąć cię do nieba. Żeby pociągnąć cię do nieba. On dzisiaj żyje, dlatego mogę mówić tutaj, do was. Święty Bóg żyje we mnie. Święty Bóg żyje we mnie. Gdy będziecie wracać do domu, na kacu, jakkolwiek, po prostu wiedzcie, że imię Jezus ma moc. Że imię Jezus ma moc. Jeżeli będzie was bolała głowa, cokolwiek, zawołajcie do Jezusa. Jeżeli skończycie się, tak jak ja wyczerpałam się te 15 lat temu, zawołajcie do Jezusa. Z serca, bo ktokolwiek uwierzy w swoim sercu, że Jezus zmarł i powstał z martwych i wyzna to ustami i ustanowi Go swoim Panem, będzie zbawiony. Ty myślisz, że mieć swojego Pana to jest niewola, ale On wyzwala. Teraz masz innego Pana. Teraz masz Pana, który wpycha cię w rynsztok, wpycha cię w używki, wpycha cię w nie te relacje, co trzeba. Możesz mieć Pana, który wyzwoli twoje życie. Dzisiaj możesz wybrać życie. Wybierz życie.